Nielegalnie zaparkowane samochody w pobliżu miejskich zbiorników wodnych to norma, z którą regularnie próbują walczyć służby. Rozjeżdżanie zieleńców czy stawanie na zakazach to najczęstsze wykroczenia. Najwięcej jest ich w upalne dni, kiedy nad kąpieliska i stawy zjeżdżają tysiące plażowiczów. Niektórzy najchętniej wjechaliby do samej wody. Fatima Orlińska. Praktycznie nie ma takiej liczby miejsc parkingowych, które zaspokoiłyby potrzeby osób przyjeżdżających na pogorie w Dąbrowie Górniczej. Zwłaszcza w weekendy chętnych do zaparkowania jest znacznie więcej niż miejsc postojowych. Przynajmniej tych bezpłatnych. Część kierowców zamiast zapłacić za prywatny parking woli złamać przepisy i stanąć na zakazie. Strażnicy miejscy prowadzą przy pogorii sezonowy posterunek. Mamy tam takie wykroczenia, które polegają na łamaniu przepisu B36, czyli zakaz zatrzymywania się, B1 zakaz ruchu, ale największą plagą jest parkowanie na zieleńcach. Nie mówimy tutaj o jakichś tam nieużytkach zielonych, tylko mówimy o takich trawnikach, które są pielęgnowane i utrzymywane przez miasto. Częsta obecność strażników dyscyplinuje kierowców, co widać w statystykach. Liczba mandatów systematycznie spada. Od początku czerwca strażnicy wystawili ich około 300, a jeszcze 4 lata temu ich liczba wynosiła około 1500 w całym letnim sezonie. Interwencje na pogorii przeprowadza też policja. Miniony weekend interweniowaliśmy wielokrotnie nad zbiornikiem Pogoria 3, również na osiedlu Łęknice i nad zbiornikiem Pogoria 1, dokładnie na ulicy Pogoria. Interwencje, zgłoszenia dotyczyły zazwyczaj nieprawidłowego parkowania w miejscu niedozwolonym i niszczenia zieleni. Tylko we wtorek, 15 sierpnia, w ciągu zaledwie 4 godzin policja interweniowała 6 razy. Odnotowano aż 40 nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Za parkowanie w miejscu niedozwolonym grozi mandat nawet do 1200 zł, a za zniszczenie zieleni do 500 zł. Podobnie sytuacja wygląda na zmodernizowanym niedawno zbiorniku Starganiec na granicy Katowic i Mikołowa. Tu też interweniuje policja, bo kierowcy regularnie parkują na zakazie. Jestem tutaj po raz pierwszy i było ciężko. Parkowałam bardzo 20 minut, aż w końcu zdecydowałam się na taki, że tak powiem, manewr. Nie do końca wiem, czy w porządku, no ale myślę, że jak później zobaczyłam, że ludzie parkują tu, to zostawiłam tutaj samochód. To częsta sytuacja, że za jedynym samochodem, który stoi poza wyznaczonymi miejscami, ustawiają się kolejne. Z parkowaniem jest słabo. Dzisiaj jeszcze się da, ale tak wczoraj, przedwczoraj to tragedia. Być może mandaty skutecznie wpłyną na świadomość plażowiczów, bo niszczenie zieleni po to, żeby spędzić czas na łonie natury, mocno się ze sobą kłóci.